Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. W styczniu tego roku na kanale pojawił się film, w którym opowiedziałem Wam o wszystkich książkach i komiksach Gwiezd które mają mieć swoją premierę w Polsce w roku 2024. Jednym z tytułów, który wtedy padł był komiks pod tytułem Darth Maul Syndra Tomir. Z niego możemy się dowiedzieć co się działo z Zebrakiem po tym jak w piątym sezonie Wojen Kronów przegrał pojedynek z Palpatinem, nim położył w sezonie siódmym by stanąć do walki z Asoką. I chociaż komiks miał swoją premierę 31 stycznia, to dopiero teraz udało mi się go kupić, a więc wreszcie po tak długim czasie oczekiwania mogę wam w końcu przedstawić opowiedzianą w nim historię, także bez spędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy jednak od mojego przypomnienia co się stało w Wojnach konów. Mał rządzący oraz mający na usługach kilka zbrodniczych syndykatów ponownie zwrócił uwagę swojego byłego mistrza. Sidius czując, że zabrak mając taką potęgę może być dla niego zagrożeniem udał się na Mandalor i stanął do pojedynku z nim oraz jego batem Savarzem. Tego drugiego niestety zabił, natomiast co do mała to stwierdził, że jeszcze będzie z niego pożytek. I jak możemy się dowiedzieć z początku historii przedstawionej w komiksie, to faktycznie oszczędził byłego ucznia i zamknął go w więzieniu. Na miejsce chwie później przybył również Tuku i z jego krótkiej rozmowy z Palpatinem wychodzi na to, że tak naprawdę celem jest dotarcie do matki Tazim, potężnej wiedźmy z zatomie, która również straci towi na przeszkodzie. I pomimo tego, że Grievous rozpał się z siostrami Nocy, to wiadomym było, że matka Tarzin nadal żyje, a więc dalej będzie zagrażać planu Sidiousa. Dlatego postanowił oszczędzić zabraka, żeby go wykorzystać w dotarciu do Wiedźmy i wyjmować ją raz na zawsze. I w miarę szybko nadarzyła się okazja do realizacji tego planu, gdyż niedługo później przybyli Mandorianie i uwolnili Maula, a wsiadł zanim na poetę Zanbar podążył Grievous i na rozkaz Hrabiego zaatakował jego bazę. To również było częścią planu, gdyż według Parpatina, mał po przegranej bitwie miałby zwrócić się o pomoc do matki. I rzeczywiście bitwa się odbyła, a w takcie krótki pojedynek mała z Griwesem i koniec końców separatyści bitwę wygrali, a mał chwilę później skontaktował się z matką. Co ciekawe, Wiedźma obecnie nie posiada fizycznej formy, a jedynie przebywa w ciele swojego syna. Niemniej jednak, daj trzeba się było jej obawiać. Mał zapytał ją, co ma zrobić daj, a ta, będąc spytniejsza od Cidusa, odpowiedziała mu, że nie wracać na Dotomirę, tylko udać się do kolejnej bazy swoich sojuszników i szukać do następnej bitwy. Tym sposobem zabak jego ludzie ta fina planetę Old Mantel, a tam opracowali strategię walki. A dodatkowo oprócz Armii Maura i powstałych syndykatów, na pomoc przybyli wysłani przez Wiedźmę braciacy z Datomiry, a naprzeciw nich stanął Griffes, który zaczął ostrzywać bazę ze swojego statku oraz wysłał doidy, a teraz na powierzchnię planety zszedł tylko duku ze swoimi strażnikami, żeby osobiście dorwać Maura i matkę Tazin. Jednak tym razem zabrak był od nich lepszy, a to za sprawą jego sprytnego planu. Mianowicie udało mu się dostać na pokład statku Griffesa i nakazać generałowi wyłączyć Doidy, dzięki czemu na ziemi został tylko Tyrannus i ludzie Maura pojma go bez większego problemu. Sid zabrał obu panów i połączył się z Marpatinem, a ten bez skrupułu stwierdził, że może i grywesa zabić, gdyż nie są mu potrzebni. Mały jednak nie zamierzał tego zrobić, ponieważ miał wobec nich inne plany. I o ile Gryvers go w ogóle nie obchodził, o tych hrabia w jego oczach wydało się być idealnym sojusznikiem. Razem z matką zaproponowali mu, żeby do nich dołączył, a to tym, że papa tym w pewnym momencie również i jego straci. I od razu nadarzyła się na okazja do wspólnego działania, gdyż na miejscu zjawił się Obi-Wan razem z niejaką mistrzem tipi i oddziałem Kronów, a po niedługim czasie do zabawy dołączyli również Windu i Arya Secura. Sitowie jednak okazali się silniejsi, a do tego duku zabił tipi, a później obaj panowie uciekli, tym razem wreszcie na a na miejscu, pomimo teoretycznej współpracy, Mał postanowi wykorzystać Habiego do swoich celów, konkretnie do przywrócenia matki Tazin do pełni sił. Chciała ona wysłać z Tyranusa energię życiową i dzięki temu odzyskać fizyczną postać, lecz nagle zjawili się Grievous i Parpatin, żeby jej w tym przeszkodzić. Ta opętała Duku i kazała mu stanąć do walki ze swoim mistrzem. Niestety to nie wystarczyło do pokonania Sidiousa, więc Wiedźma opuściła ciało Habiego i już w pełni sił osobiście zmierzyła się z Sithem. Później towarki dołączyli się Mały Iduku, ale Tazin czuła, że nawet cała jej moc plus spacie zabraka mogło nie wystarczyć do wygania pojedynku, więc, żeby ocalić swojego syna, odepchnął go za pomocą magii, a jego żołnierze go zabrali z planety. Natomiast Wiedźma niestety przegrała, gdyż przez jej osłonę przedarł się Griwes i ją na wylot swoimi mieczami. A więc finalnie papat dopił dopiął swego, pozbył się kolejnej przeszkody na drodze do władzy. Co do Mała natomiast, to uznał, że obecnie nie będzie on zagrożeniem, więc nie trzeba się nim przejmować. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie napiszcie w komentarzu co sądzicie, po prostu jak zwykle są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie, dyskutujcie, no zapraszam serdecznie po prostu. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!